26 grudnia obchodzimy święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Jest to również dzień narodzin dla nieba błogosławionej Wiwiany, dziewicy i męczennicy. Wiwiana Hampai lub Bibiana Kampai urodziła się w Song Khon w Tajlandii 4 listopada 1925 roku jako córka Benedykta Lona i Moniki Di. Została ochrzczona i przyjęta do wspólnoty kościoła po niecałych 2 miesiącach od urodzenia 28 grudnia. Uczęszczała do kościoła misyjnego w Song Khon, gdzie regularnie przystępowała do sakramentów i była uznawana za wspaniałą i przykładną chrześcijankę. W sierpniu 1940 roku, kiedy grupa żandarmów dotarła łodzią przez Mekong do wioski Song Khon, Viviana nie miała jeszcze skończonych 15 lat. Z ich przybyciem rozpoczęło się prześladowanie miejscowych chrześcijan. 29 listopada francuski ksiądz odpowiedzialny za misję został wydalony, ale dzięki zachętom katechisty Filipa Sipong Onpitaka i 2 sióstr z kongregacji Miłośników Krzyża, siostry Agnieszki Phila i siostry Łucni Khambang, wszyscy członkowie wspólnoty pozostali wierni Chrystusowi. Wieczorem 16 grudnia Filip został zdradziecko zabity przez Lu, jednego z żandarmów, którzy eskortowali go do Mugdachanu, zgodnie z rozkazami otrzymanymi za pośrednictwem listu. W rzeczywistości było to częścią wypaczonego planu wyeliminowania go. Żołnierze mieli nadzieję na natychmiastowe odstępstwo chrześcijan od wiary w Chrystusa. Nie wzięli jednak pod uwagę obecności siostry Łucji i siostry Agnieszki, które zrozumiały, że wkrótce nadejdzie ich czas do dawania świadectwa. W rzeczywistości Lu próbował wszelkimi sposobami przekonać siostry, by porzuciły swoją religię, ale nie udało mu się to. W Wigilię Bożego Narodzenia zebrał całą wioskę przed kościołem, aby przekazać otrzymany rozkaz – zniszczyć religię chrześcijańską za cenę zabicia wszystkich wiernych. Viviana wraz z innymi dziewczynami udała się do klasztoru sióstr zakonnych, gdzie były inne dziewczynki w ich wieku. Przygotowywała się z nimi na śmierć poprzez modlitwę i śpiew. Siostra Agnieszka napisała jednak list do Lu, prosząc go o niepodpisywanie rozkazu przeciwko nim. Z drugiej strony były gotowe na śmierć, byleby tylko nie zaprzeć się wiary. Lu wrócił do klasztoru wczesnym popołudniem 26 grudnia, pytając: więc czy odstąpicie od waszego Boga, tak czy nie? Wszyscy obecni odpowiedzieli: nie, nigdy go nie porzucimy. Kazał im iść ze sobą nad rzekę Mekong, ale siostra Agnieszka poprosiła ich o śmierć w bardziej odpowiednim miejscu, w pobliżu cmentarza. Z 31-letnią siostrą Agnieszką na śmierć prowadzono również siostrę Łucję, mającą zaledwie 23 lata, 59-letnią kucharkę klasztoru Agatę Putta i 3 dziewczynki, którym nie udało się uciec: 16-letnią Cecylię Buzi, 14-latkę Marię Fon i Vivianę Hampai, która w chwili śmierci miała zaledwie 15 lat. Ustawiły się w kolejce, śpiewając hymny i okazując radość. Mieszkańcy wsi poszli za nimi, ale żołnierze ich odpędzali. Skazańcy przybyli na cmentarz, uklękli pod upadłym pniem drzewa i nadal modlili się i śpiewali. Siostra Agnieszka, zwrócona w stronę członków plutonu egzekucyjnego, podziękowała im za to, że właśnie mieli wysłać ją i pozostałe kobiety do raju, skąd obiecała się za nich modlić. Żandarmi podpalili je żywcem, patrząc na ich konanie. Kopniakami upewniali się, że już nie żyją. Mieszkańcom wsi nakazali zakopywać ciała jak psy. Łucja, Agata, Viviana i Cecylia zginęły na miejscu. Jedna z dziewcząt, Maria Fon, oraz siostra Agnieszka przeżyły, jednak zawołały, aby powiedzieć policjantom, że jeszcze nie umarły. Więc tamci wrócili i oddali w ich kierunku strzał z broni palnej. Jedna z dziewczynek, bardzo młoda Sorn, która była ostatnia w kolejce, również przeżyła, a kule żandarmów jej nie dosięgły. Wróciła więc do wioski, gdzie potem została katechetką. Ciała pozostałych 6 pochowano na tym samym cmentarzu, który był miejscem ich męczeńskiej śmierci, gdzie również przeniesiono szczątki katechisty Filipa po ich odnalezieniu
dopiero w roku 1959. Dochodzenie diecezjalne w sprawie beatyfikacji i kanonizacji siostry Agnieszki i jej towarzyszy rozpoczęło się 23 listopada 1983 roku. 1 września 1988 roku papież święty Jan Paweł II nakazał promulgację dekretu, na mocy którego katechista Filip, siostra Agnieszka i jej towarzyszki zostali oficjalnie uznani za męczenników. Ten sam papież beatyfikował ich w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie 22 października 1989 roku. Wspomnienie liturgiczne wszystkich siedmiu zostało ustalone na 16 grudnia, dzień narodzin dla nieba Filipa, ale rzymskie martyrologium upamiętnia Wiwianę i jej towarzyszki 26 grudnia, czyli w dzień ich narodzin do nieba. Doczesne szczątki siedmiu męczenników są czczone w sanktuarium Matki Bożej Męczenników w Tajlandii, Son Khon. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święte męczenniczki Wiwiana i towarzyszki osiągnęły chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu pomnóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christus, exaudimus, Kyrie eleison.